Dobrze, robimy sobie teraz nasze ginger plant albo ginger bug, różnie to jest nazywane. W każdym razie potrzebujemy ciepłej wody, nie gorącej, ale żeby była ciepła. Do tego dodaję łyżkę cukru, najzwyklejszego cukru, może być cukier brązowy. Mam tutaj tak z łyżkę imbiru i to ma być imbir starty, starty imbir razem ze skórką, ponieważ na tej skórce rosną sobie, znaczy rosną, to jest dobra pożywka dla mikroorganizmów i drożdży i około 10 rodzynek. Tutaj mam ich, no to tak daję Wam z pół łyżeczki i oprócz tego jeszcze wyciśnięty sok z całej cytryny. Ach, tryska mi na boki, nigdy mi się elegancko nie udaje. Zostawiam gazą. I to wszystko przykryję sobie gazą. No teraz jej tutaj nie mam, ale wezmę sobie i przykryję. I teraz tak, za 3 dni około tutaj powinna się zacząć fermentacja. Przyjdziemy tutaj za kilka dni i zobaczymy. Powinno zacząć tak lekko buzować. I teraz tak, przez tydzień, około tydzień, czy tam pewnie jak 6 dni będzie, a 8 nic się nie powinno takiego stać. Przez tydzień dajemy tutaj codziennie imbir oraz cukier. Dajemy łyżkę cukru i łyżkę startego imbiru. I po około 3 dniach, mniej więcej, no zależy jaka jest temperatura, powinna się nam zacząć tutaj fermentacja, więc zawitamy za kilka dni i zobaczymy, co tutaj ciekawego się dzieje. Także to tyle, jeżeli chodzi o pierwszy etap. Hej!